Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj otworzymy sobie zestaw z generałem Grievousem, który nazywa się Żądza Zniszczenia. Jest to zestaw do Shatterpointa. Także co, bez zbędnego przedłużania lecimy już z otwarciem. Zobaczymy, jaka jest tutaj zawartość pudełka. Mamy tutaj te... Mamy wypraski. No, plastiku jest dużo. Widać już. Elegancko. Mamy też podstawki większe, te 50 mm, które mieliśmy przy droidach B1. Więc wychodzi na to, że to B2, tak? Więc pewnie do B2 będą B2, mobilniejsze. Tak, i tu jeszcze mamy jakieś dodatkowe podstawki. Dzięki większych podstawkom. Też 50. Także jeszcze są... No nie, takie same są jak te tutaj. Tak. Nas oczywiście jak zwykle interesuje tutaj wersja polska językowa, bo kart dostajemy dużo więcej w różnych językach. Tutaj tak, B2 są, widzę, na oddzielnej wyprasce, a tutaj mamy Grievousa i Krakena. W tym zestawie mamy Grievousa i Krakena. Tak. Także tu oczywiście, jak zwykle, plakacik, kod, gdzie znajduje się instrukcja do tego, jak montować. I tu chyba Grievous, nie wiem, czy on siedzi na dużej podstawce, czy na małej, faktycznie też wygląda. Wygląda jakby był na dużej. Wygląda jakby był na dużej, tak jak te B2. No, no możliwe, bo tam ile jest? Trzy takie. No, są i cztery małe, i cztery duże. Aha, także cztery. Dostaliśmy. Cztery to coś dużo. Tych. Dostaliśmy na pewno więcej niż potrzeba tych podstawek. No, to jest ciekawe, bo jeśli on jest na dużej, to i tak jakby miał opcję sklejenia na dużej, na małej, to i tak zawsze się opłaca na dużej skleić, bo automatycznie ma większy ruch. Czyżby taktyczna przewaga przy sklejaniu? Chyba nie, bo raczej. Tu jest taka skała, na której on stoi. Ona się nie bardzo mieści na małą podstawkę, także myślę, że on jest, wchodzi na dużą. Pewnie w instrukcji jest to napisane. Ale tak by wyglądało, jakby on też miał być na dużej podstawce. No dobra, to zaczniemy sobie może na spokojnie od droidów bojowych B2. Kosztują one 4 punkty, można grać je tylko w erze Wojen Klonów i są to jednostki wspierające, więc będzie to jednostka dwupostaciowa. Zresztą tak jak na karcie jest pokazane. No i droidy mają tutaj 8 HP i dwa razy możliwość osłabienia. Tak, czyli w sumie nie tak dużo tego HP, jak można by się spodziewać po takich i droidach. Co mamy? Keywordy mamy ciekawe, B2, tak? Keyword. Droid bojowy, droid, sojusz separatystów i żołnierz. No i mamy tylko 3 umiejętności. Pierwsza umiejętność jest to umiejętność akcyjna, nieustępliwe natarcie, kosztuje ono 1 punkt mocy i sprawia, że każda postać z tej jednostki może wykonać stryf, czyli dodatkowe zwiększenie mobilności, myślę, że bardzo przyjemne. Potem mamy umiejętność reakcyjną, ciężki ostrzał i to jest też umiejętność, która od razu kosztuje 1 punkt mocy. I gdy postać z tej jednostki wybiera za cel ataku wrogą postać rywalizującą o kontrolę nad co najmniej jednym aktywnym celem misji, ta jednostka może użyć tej zdolności. Dodaj 2 kości do ataku. O, jakie dobre. Tak jest, czyli jak atakujemy właśnie kogoś, kto nam kontestuje punkt, to możemy mu nagle fajnie, mocniej przyłożyć. No i mam jeszcze wzmocniony pancerz przeciwenergetyczny. Postacie z tej jednostki mają protekcję, czyli zamykają jednego hita przy trafieniu. Tak? Czy tam anulują? Nie, jedną ranę anulują. To nie jest hit, tylko jedną ranę mniej dostają. Jedną ranę. No ale to zawsze jest ten, zawsze jest coś, tak? To oczywiście karta aktywacyjna. Do droidów. Tak. No i mamy jeszcze oczywiście ich drzewko. To jest protokół pacyfikacyjny, tak się nazywa. No, mamy fajny zasięg 5. Mamy... No, w przeciwieństwie do Legionu, tutaj mamy, strzelają na daleko. Tutaj mamy wydłużony zasięg bardziej, dokładnie. 6 kostek w ataku, walka wręcz 5 kostek. No i obrona, no obrona już słaba, jak widać. Obrona przed strzałem dystansowym 4 kostki, obrona w walce wręcz 3 kostki, czyli... Tak, czyli cienko. Czyli raczej nie chcemy nimi podchodzić za blisko do przeciwnika. No i mamy konwersję, blaster nadgarstkowy, co ciekawe, jedna konwersja na jedną ranę, dwie konwersje na 2 rany, więc oni tutaj w strzelaniu nie dodają sobie nic do drzewka, ale za to dodatkowe rany można klepać. I uderzenie to jest do walki wręcz, na 1-2 mamy jedno trafienie, a na 3+ mamy kryta. Obrona to jest opancerzona
powłoka, na 1-2 mamy jedną obronę, na 3+ mamy dwie obrony. Także konwersja jest tutaj generalnie no, dosyć słaba. Tak, ale drzewko, jak już wejdzie, że tak powiem, to nie, co one atakują, pamiętajmy, że tu z reakcyjnej można jeszcze dwie kostki dołożyć do ataku, no to widać, że nastawione na ostre zadawanie obrażeń. Czyli jak na jednostkę taką wspierającą, to możliwość zadania tutaj 9 maksymalnie. 9 jest maksymalnie. W obydwu przypadkach. No to 9 to jest dużo, tak. 9 to jest dużo i też co ważne, mamy już odepchnięcie od razu na starcie. Czyli to też jest dość mocne i przydatne. Potem mamy jeszcze drugie odepchnięcie, mamy możliwość wyłączenia konwersji obrony, mamy możliwość na dolnej ścieżce drzewka, mamy przemieszczenie się i mamy też możliwość, tutaj jest unieruchomienie, tego przygwożdżenia przeciwnika, czyli tam odebranie tego akcji ruchu jednej. Tak, więc albo się tam będziemy przemieszczać, zmniejszać mobilność przeciwnikowi, albo od razu zdecydujemy się na jakieś odepchnięcia z fajne, punktów. Fajne, bo dużo obrażeń plus odpychanie przeciwnika, nie? Obie dwójki tutaj widać, w obronie cienko, ale za obronie, w ataku. Tak, w obronie cieniutko, ale atak fajny. Tak, no pewnie nadrabiają trochę tym pancerzem swoim. Okej, no tu mamy teraz Krakena, czyli jednostkę dodatkową. Kraken kosztuje 4 punkty i też można grać go tylko w erze Republiki Galaktycznej, Wojen Klonów. No i tutaj mamy zdolność aktywacyjną, jak widzimy już po karcie. Tak jest. Aktywacyjnej tej. No i Kraken ma 10 punktów wytrzymałości, czyli już przyzwoicie. Dwa tej odporności tej na zadane obrażenia, dwa razy. No 10 to już jest sporo. No 10 to już jest sporo, nie? Na takie jednostki dodatkowe. Tak. Mamy tu droid bojowy, droid, keywordy i sojusz separatystów. No i mamy 4 różne umiejętności. Pierwsza to jest właśnie ta aktywacyjna, nie dajcie im uciec. Na początku aktywacji tej jednostki możesz wybrać tę jednostkę albo sojuszniczą jednostkę wspierającą z cechą droid bojowy. Każda postać z wybranej jednostki może wykonać zryw, czyli albo Kraken sobie podejdzie, albo co ważniejsze jednostki wspierające i to jest każda postać, czyli tak, obie te tak modele będą mogły podchodzić, obie postacie. Czyli to jest droid bojowy to B1, tam chyba miały te i B2. Tak, B2. Tak. I Magna Guardy. A i Magna Guardy. Więc są już 3 droidy bojowe w grze, które są w stanie się przenieść. Może kiedyś BX-y dojdą, to będzie kolejny droid bojowy. Także fajna umiejętność, dobra. Tak. Mamy umiejętność aktywacyjną kosztującą 1 punkt mocy i to jest sieć taktyczna. Wybierz inną sojuszniczą postać z cechą droid bojowy w zasięgu 4. Wybrana postać może wykonać zryw, a następnie to jest przyczajenie, tak? Tak, utrzymać może. Albo usunąć z siebie jeden stan, albo wykonać atak 5 kostkami, czyli dużo wyborów, tak? Tak. Dodatkowy ruch, przyczajenie, czyli dodatkowa kostka do obrony, dodatkowa kostka plus do obrony. Teren, to dwie do takiego. Tak, albo właśnie usuwanie, czyli leczenie stanu, to też jest istotne, albo właśnie atak, dużo tak opcji, fajna ta sieć taktyczna. I to nie musi być już wspierający, to może być inny droid bojowy, na przykład Kalani. Droid bojowy, tak. Który jest, kimś innym, zresztą nie tylko on, zaraz potem się dowiecie, kto jeszcze jest droidem bojowym. Chociaż nie, on nie jest bojowym, to nieważne, ten dla niego to nie będzie działało. No i mamy pełną analizę. Czyli jest to ta umiejętność taka pasywna, która działa cały czas. Gdy wydajesz punkt mocy, aby umieścić kartę rozkazu tej jednostki w rezerwie, wydajesz jeden punkt mocy mniej, czyli to samo co ma Kalani. Kalani za darmo tak można go wrzucić tak do rezerwy. Tak, dopóki tak, Kalani miał chyba takie samo. No. I tutaj mamy jeszcze jedną umiejętność, determinacja zdobywcy. Dopóki postać z tej jednostki rywalizuje o kontrolę nad co najmniej jednym aktywnym celem misji, ma protekcję i niezłomność, czyli to było odporność na pierwsze odepchnięcie i jedno obrażenie anuluje, jak dostaje obrażenia. Tak. Także no, taki wytrzymały ten Kraken się wydaje też, ale to musi troszeczkę walczyć o punkty. No i wspiera fajnie droidy. Tak. Też pod droidy dosyć dobry. Pod droidy, nie? No i mamy jeszcze drzewko, czyli bezlitosna logika. I tutaj mamy na zasięg 5, czyli znowu dalekie strzelanie z 7 kostek, walka wręcz z 5 i obrona w obydwu przypadkach 4 kostkami. Tak, no i konwersje mamy karabin dasterowy 5. Jedna konwersja to jest wkryta, a na 2+ mamy wkryta i 2 hity. To całkiem nieźle. Całkiem nieźle w sumie, tak. A w uderzeniach, czyli w walce wręcz mamy na 1-2 to mamy hit, na 3 mamy kryt, na 4+2 kryty, czyli tak już nie tak dobrze jak w strzelaniu.
I mamy jeszcze instynkt przetrwania. Instynkt przetrwania w obronie, konwersję, czyli 1-2 to daje nam jedną obronę, 3-4 dwie obrony, ale na 5 plus jest dwie obrony i jeszcze możliwość przemieszczenia się. No to 5 plus to nawet ciężko powiedzieć, kiedy on może rzucić 5 konwersji, no, gdy no ma musi, tylko 4 musi kostki. Mieć już żeton przyczajenia tego. Tak, to nie jest takie proste, żeby 5 tam rzucić. Tak, tak, także też nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Ale drzewko ma dosyć ciekawe, bo już mamy początek, w którym wybieramy. Co ciekawe, Kraken za bardzo obrażeniowy, można powiedzieć, nie jest, bo maksymalnie może z tego drzewka zadać 7 obrażeń, ale ma inne ciekawe opcje po drodze. No tak, możemy albo zacząć od razu od odepchnięcia przeciwnika, albo od wyłączenia konwersji ruchu. Więc tu już musimy, znaczy przygłoszenia, czyli tak, odebrania jednego ruchu. Czyli już na start musimy zdecydować, którą drogą pójdziemy. Następnie mamy obie ścieżki prowadzą do jednej ścieżki, no, do jednego pola z odepchnięciem i dwoma ranami. No i potem decydujemy się, czy albo idziemy w obrażenia, albo będziemy iść w użycie zdolności akcyjnej za darmo, bez płacenia kosztu. To ma chyba tylko tak, tutaj jedną. W tym wypadku tej sieci taktycznej, tak. Więc tutaj daje możliwość już przy trzecim trafieniu. A ta sieć taktyczna jest bardzo fajna. Użycia zdolności tej akcyjnej. Następnie mamy po prostu odepchnięcie, jeśli dojdziemy do końca, czyli do piątego jakby punktu naszego drzewka, to mamy jeszcze dwa obrażenia. Czyli taki bardziej właśnie taki taktyczny, wspierający, można powiedzieć, niż sam zadający tak, obrażenia. Tak, sam nie zadaje może najwięcej, ale to że może łatwo odpychać, tak. Plus właśnie jeszcze to odpalić sobie tą sieć taktyczną, która fajnie wspiera droidy. No i jest dosyć wytrzymały. To ten, no to, i mamy to wygląda dobrze. Generała Grievousa, czyli jednostkę główną. Daje on nam 8 punktów do budowy armii, 3 punkty mocy, czyli tak dosyć standardowo, 3 to jest tak normalnie, można powiedzieć. No i gramy go też tylko w Erze Wojen Klonów. No jak widzimy już po karcie, będzie miał zdolność aktywacyjną, także generał Grievous. Tak, 11 odporności, no i 3 razy wymaga zbicia do zera, tak żeby został usunięty ze stołu. No i ma tylko keywordy droid i sojusz separatystów. Ale za to dostał dużo umiejętności, bo aż 5. Tak. Czyli zdolność aktywacyjna naprzód. Na początku aktywacji tej jednostki wybierz inną sojuszniczą postać z cechą droid bojowy w zasięgu 4. Wybrana postać może wykonać zryw. No czyli taka gorsza umiejętność niż Dooku miał. Bo tutaj tylko na jednego droida bojowego. Ale nie musi być on wspierający, więc może być to równie dobrze Kraken. Dodatkowy ruch też zawsze jest w cenie. Tak jest. Dobrze, druga rzecz to jest umiejętność reakcyjna. Nie, to jest akcyjna. Akcyjna tutaj, tak. Akcyjna, przemknięcie za 1 mocy. I do końca tej tury postacie z tej jednostki mają mobilność. Nie wiem, co ta mobilność robi, szczerze mówiąc, to jest jakaś nowa rzecz, nie było. Możecie chyba pisać w komentarzach, co robi mobilność. Trzeba byłoby sprawdzić w instrukcji najnowszej. No jest, i jedna postać z tej jednostki może wykonać pełny ruch, ten marsz, tak? Czyli mamy do zrobienia 2 marsze przy jednej aktywacji, to jest bardzo dużo. No. No i dobra, mamy zdolność reakcyjną. Byłem szkolony w waszych sztuczkach Jedi, kosztuje aż 2 punkty mocy, czyli bardzo dużo. Po rozpatrzeniu ataku wręcz wykonanego przez postać z tej jednostki, ta jednostka może użyć tej zdolności. Czyli musimy zaatakować, będąc w zwarciu, żeby tego użyć. Każda wroga jednostka, z wyjątkiem obrońcy, której co najmniej jedna postać jest w zwarciu z atakującym, przyjmuje 2 obrażenia. Czyli tutaj, jeśli Grievous wejdzie w jakąś masę przeciwników, powiedzmy 3 różne postacie, to możemy jeszcze dodatkowe 2 obrażenia położyć na jednej postaci i na drugiej, nie będący bezpośrednim celem ataku. Także też całkiem ciekawa zdolność. Ale dosyć droga, więc może być oczywiście wykorzystana jak najbardziej, gdy tam potrzeba było coś dobić, a szkoda nam marnować ataku Grievousa na to, to zawsze będzie to coś przyjemnego do zrobienia, natomiast no, też jest sytuacyjna. Nie zawsze będziemy mieć na to 2 punkty. No nie jest tak łatwo też wejść więcej jednostek naraz tak do zwarcia. Bo to atakujesz jednostki, które nie były celem ataku, czyli to tak jak w Legionie, nie? Czyli ten dodatkowy atak Grievousa to tak tutaj się to odbywa, tylko że on musi być w zwarciu po prostu z większą, czyli tam w zasięgu 2, tak, z większą liczbą jednostek. Co, no, znaczy przy punkcie gdzieś tam, no może się tam uda, nie? Więcej niż tam 2 jednostki, ale tam czy 3, czy 4 to już raczej
Raczej rzadko. No i drogie, drogie. Drogie ta umiejętność jest. Ok, no mamy tutaj umiejętności jeszcze działające na stałe, czyli mamy tą żądzę zniszczenia. Gdy ta jednostka wykona akcję walki, wybierz sojuszniczą postać wspierającą z cechą droid bojowy w zasięgu 3. Wybrana postać może wykonać zryw. Następnie może wykonać atak 5 kościami, którego celem jest jedna z postaci zaatakowanych przez tę jednostkę, znajdującą się w zasięgu i polu widzenia, czyli w zasięgu pewnie ataku po prostu. Bo to jest takie bez cyferki. No, to jest, że musi mieć ta jednostka droidowa, tak? Tak, tak. Musi być po prostu zasięg, musi mieć oczywiście, żeby całkiem ciekawa zdolność. Zaatakować. No mocne. Wydaje się ciekawa to do magnaguardów, tak, którzy są blisko, ewentualnie, skoro to jest w zasięgu 3, to i B2 pewnie mogłyby na tym skorzystać. Tak, to wygląda dość fajnie, bo to jest takie właśnie, no... Dodatkowa mobilność, jeszcze dodatkowa atak. Mobilność plus jeszcze atak z 5 kostek, nie? Także to jest chyba ciekawe. To powinno dać się to z tego skorzystać dość często. No, bo Grievous idzie, robi walkę. Tak, Grievous robi walkę i jeszcze go tam wspierają jakieś droidy bojowe. Tak, to nawet nie musi być walka wręcz, może strzelić. Tak, mogą strzelać, tak, tak. Także to mogą być właśnie gdzieś tam nawet jakieś... Chodzi na to, że Grievous może strzelić i wykonać to użyć tej zdolności. Tak, po prostu musi wykonać atak. Ale chodzi o to, że te droidy bojowe nie muszą być też w walce, nie? Wręcz tylko sobie mogą gdzieś tam stać dalej, aby były w zasięgu odpowiednim od Grievousa i mogą też jeszcze dodatkowo strzelać. Także no, tu widać, że tu jest kombo, tak, pod droidy. Wiadomo, Grievous dowódca, tak, w armii separatystów, więc wiadomo, że z droidami będzie współgrał dobrze. No i mam jeszcze kolejne trofeum do mojej kolekcji, czyli zdolność wrodzona. Gdy postać z tej jednostki osłabi wrogą jednostkę, po rozpatrzeniu efektu, który spowodował osłabienie, ta postać może wykonać leczenie 2, czyli 2 leczenia można będzie zrobić. Następnie, jeśli tamta osłabiona jednostka ma cechę użytkownik mocy, odśwież 2 punkty mocy. Czyli tutaj Grievous będzie polował na jakichś Jediów, Sithów i innych takich. Natomiast no, tutaj nawet jeśli Grievous pokona takie zwykłe, powiedzmy, klony przeciwnika, to dostaje 2 leczenia, więc to jest całkiem ciekawe. Tak. Że tutaj nie mamy już wymogów, że to musi być jednostka dodatkowa czy tam główna. Natomiast no, jak chcemy mieć ten efekt odświeżania mocy, to przeciwnik musi grać użytkownikiem mocy. Też osłabianie użytkowników mocy nie jest aż takie proste, jak się często w tej grze można było przekonać, ale zawsze jest to jakaś opcja. No to mamy, oczywiście jak to Grievous, to ma dwa różne drzewka. Pierwszy to będzie przebiegły władca, jakiego mówimy. No i tu mamy zasięg 5 do strzelania, 7 kostek, w walce 6 kostek. W obronie i w obu przypadkach 5 kostek. Czyli jak widzimy, zestaw z Grievousem ma nastawiony na bardzo daleki zasięg. No i tutaj z Anihilatora ma konwersję, przy 1 lub 2 ma 2 trafienia, przy 3 ma kryta i hita, przy 4 lub więcej ma 2 kryty. Natomiast miecze świetlne tutaj troszeczkę słabsze, na 1-3 kryt i hit, na 4 plus 2 kryty i hit. I ciekawa obrona, ulepszenia cybernetyczne na 1-2. Zmienia kryta w hita i dostaje możliwość zrobienia zrywu. Na 3 plus ma jedną obronę, zmienia kryta w hita i dostaje możliwość zrobienia dowolnego ruchu. Także bardzo ciekawa ta konwersja. Konwersja obrony. Fajnie tak wygląda. Nietypowo. Drzewko bardzo proste, jak widać. I mamy tutaj maksymalnie 7, nie 8 chyba, 2, 4, 6, 8, tak, górnym drzewkiem idąc mamy 8 obrażeń. A dolnym 7. Dolnym mamy 7 obrażeń, czyli też jakoś nie za dużo jak na taką jednostkę, ale przyzwoicie. No i co ważne, od razu mamy możliwość odpychania, to jest bardzo mocna rzecz. Odpychania, mamy tu przygwożdżenie od razu też na drugim już polu, potem mamy możliwość... A potem wybieramy. Tak, potem mamy możliwość skoku i kolejnego odpychania, albo dolnym mamy możliwość leczenia 2 obrażeń lub tam stanów i jeszcze dodatkowy ruch, czyli Grievous mobilny bije tak nie za mocno, w sam raz bije, że tak powiem, tak, ale też możliwość właśnie leczenia, czyli powinien być trochę wytrzymalszy.
Bo bicie ma na drugim drzewku dopiero. Tak, i dopiero z drugiej... Ma czteroręczny atak. Tak, z drugiej rozkłada cztery ręce. Czteroręczny atak to jest to, że nie może w ogóle strzelać. Tutaj jak miał te obrony takie na piątkach, to teraz ma na czwórkach w obu przypadkach, więc się raczej nie broni za bardzo. Tak, idzie ostro w atak. No i 8 kostek do ataku. No i to już jest dużo. To już jest dużo, tak. I mamy konwersję na miecze świetne, wtedy odpala i mamy tutaj 1-2, to jest crit hit, na 3 mamy 2 kryty obrażenie i na 4 plus mamy 2 kryty, 2 obrażenia, czyli porządnie, porządnie to wygląda. I w obronie jedna konwersja na jedną obronę, na 2 plus na 2 obrony. No i drzewko bardzo rozbudowane tutaj, obrażeniowo. Obrażeniowo, tak. No maksymalnie może do 6 dojść. W wersji górnej dochodzi tylko do 5. Natomiast no, on tu głównie bije po prostu. Górną ma, przy samym końcu drzewka ma 4 obrażenia. Mhm. 11 obrażeń może zadać idąc górą, natomiast idąc dołem ma 4, 6, 8, 10, czyli też bardzo dużo tak naprawdę. No to tu już bije tak, konkretnie. Idąc górą po prostu mamy zestaw full damage plus osłabienie, wyłączenie konwersji ataku przeciwnikowi, jeśli dojdziemy do tego. Natomiast wersja dolna to jest niby jedno obrażenie mniej. Oczywiście musimy dojść do 6, żeby to było jedno obrażenie mniej, więc też nie jest takie powiedziane, że tylko niby jedno. Ale mamy 2 odepchnięcia po drodze i na końcu jeszcze mamy możliwość zrobienia ruchu. Więc tutaj, jeśli się nam te 6 trafień, powiedzmy, już przebije, to możemy pójść tą ścieżką, gdzieś tam przeciwnika poprzestawiać i jeszcze sami się spozycjonować jakoś lepiej. Jak nie, to zawsze zostaje opcja pójścia górą i po prostu wbijania obrażeń. Osłabiania przeciwnika, co też będzie się łączyło z umiejętnością Grievesa do leczenia się. Także tak. Grievesa no i jak walczy z użytkownikiem mocy, to jeszcze można ten odświeżyć moc, nie? Jeżeli no, bo przy 11 trafieniach, no to już większość ginie. To już, no dokładnie. Znaczy obrażeniach. No, obrażeniach, no, także jest w stanie skorzystać z tej swojej umiejętności. A w zasadzie jego max to jest 13 obrażeń, jakby doszedł do z konwersji jeszcze. Konwersji. No. Chociaż wtedy chyba nie jest już w stanie rzucić tylu kostek, bo to jest, musiałby poświęcić 4 kostki, 2 mu się zamienią i 4 hity, to w sumie to 6 to by było idealnie, żeby dojść do końca tą ścieżką, ewentualnie 5. Czyli faktycznie no, da się maksymalnie 13 obrażeń, w takim najlepszym wariancie, który się raczej rzadko będzie zdarzać zadać, ewentualnie 12, no to jest... No wtedy to już chyba wszystkie postaci, już chyba nawet tam Vader będzie padać, także... No, także Grievous jak już wejdzie do walki, to może zaboleć przeciwnika. No, wygląda to mocno, mocno. No, także dajcie znać, co myślicie o tym zestawie, czy już z niego korzystaliście, graliście przy jego użyciu, jak wam się podoba właśnie Grievous, B2, które wydaje się być bardzo mocne do ostrzeliwania przeciwnika, Kraken, czy lepszy Karani, czy Kraken waszym zdaniem. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. Także... W tym filmie to już będzie wszystko. Jeśli się spodobało, to zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, do odwiedzenia fanpage'a na Facebooku, no i też do odwiedzenia Instagrama, bo do wyjścia tego filmu już powinien być. Także dzięki za oglądanie i się widzimy, słyszymy w kolejnych filmach.